miało być coś naprawdę fajnego i wytrawnego, tudzież zwanego na słono, to proszę Was bardzo, muffiny z tuńczykiem na pewno Was zaskoczą. Zaczynamy od dodania jogurtu naturalnego. Potem będziemy dodawać śmietanę, 18 lub 20. Chodzi o to, żeby to była kwaśna śmietana i jej będziemy dodawać 200 gramów. Potem będzie olej. Olej o neutralnym smaku, takim, który nie zakłóci smaku całej naszej potrawy. Poza tym jajka w ilości 2. No i mieszamy to wszystko ze sobą. I teraz będziemy dodawać resztę składników, czyli orkiszowa mąka, 220 gramów. U mnie to jest typ 700 i myślę, że ciemniejsze niż 1000 nie ma co ryzykować. Poza tym soda oczyszczona i sok z cytryny, całkiem go sporo, bo jest to sok prawie z całej cytryny. 5 gramów, jak widzicie, już jest reakcja z sodą, czyli nasze muffiny będą puszyste i będą fajnie wyrastały. Jeżeli chodzi o przyprawy, to będzie to sól i pieprz. Niezbyt dużo, bo składniki, które dodajemy już same w sobie są smakowe. Więc trochę pieprzu, trochę soli. No i teraz to, co jest najważniejsze tutaj, to jest tuńczyk. Słuchajcie, nie będzie go potem czuć. Jestem pewna, że nikt nie zgadnie, że jest dodana ryba do tych muffinów. Słuchajcie, poza tym kapary. Takie konserwowe. I teraz moja uwaga, bo pewnie zauważycie, że u mnie one poszły z ogonkami. Bez ogonków. Jak się potem okazało, jednak te ogonki to nie był taki świetny pomysł, bo one się nie zmiksowały i trzeba było je później wyciągać. Poza tym pomidory suszone w oleju, mój wielki przysmak, które tutaj naprawdę świetnie się uzupełnią smakiem z resztą składników. No i co? I mieszamy. A jak wymieszamy, to już mamy nagrzany piekarnik do 170 stopni, mamy foremkę na muffinki, mamy papilotki i wypełniamy. Wyszło mi tych muffinów 18, wypełniamy papilotki tak do 2/3, nie więcej. I one sobie bardzo fajnie i sprytnie wyrosną. Czas pieczenia to jest 30-35 minut. Zwróćcie uwagę, jak one wyglądają. Czy się zarumieniły, czy nie. Można ewentualnie sprawdzić patyczkiem. Natomiast w przypadku muffinków ja tego zazwyczaj nie robię. Po prostu to widać, że one są upieczone, bo właśnie dlatego, że się zarumieniły. Temperatura przeze mnie preferowana to 170 stopni. Grzanie góra-dół. Jak tylko się upieką, można konsumować, ale są równie świetne na zimno. Subskrybujcie, polecajcie, koniecznie polubiajcie.